Cześć wszystkim, tu Kaci. Mamy 21 czerwca i jest godzina 7.15. My właśnie z Aleksiem wstaliśmy, ja sobie popijam swoją kawkę, chociaż jest dosyć ciepła. Aleksiu jest swoje płatki z mlekiem, chociaż teraz widzę, że wstał i sobie gdzieś idzie. Aleks, skończyłeś już? No, nie skończyłeś? Zaraz możesz skończyć, nie ma problemu. Nie, nie włączamy teraz telewizora, skarbie. Telewizor po południu, nie rano. Co się stało? Cały się popluj, zobacz. Muszę wam powiedzieć, że tak dosyć kiepsko spaliśmy. Okna wszystkie pootwierane i tak dalej, ale było tak gorąco, dlatego że w nocy temperatura spadła chyba tylko i wyłącznie do 24 stopni i teraz już jest 26. A więc muszę wam powiedzieć, że jest ciężko mimo wszystko. Człowiek nie jest przyzwyczajony do takich nagłych, ciepłych temperatur, zwłaszcza w nocy, no bo wtedy chciałoby się zasnąć i tak dalej, ale jeszcze tylko dzisiaj i jutro, a później już mają te temperatury troszkę spaść. Jak mówię troszkę spaść, to mówili, że mam tak koło 26-29, a więc idealnie. Mama, cały czas cię przytulam przecież. No a więc my zaraz idziemy do żłobka dzisiaj, ostatni dzień w tym tygodniu. Cały czas nie mamy zdjęcia do paszportu dla Aleksa. A więc dzisiaj jest ostatni dzwonek. Tak? Obunkado. Nie, teraz nie ma ani ciastek, ani cukierków. Co ci dzisiaj wzięło tak nowe ciastka, cukierki, telewizor? Mamo, się będziemy ogarniać i rozwiemy się raz później. Zresztą dzisiaj wstało nam się tak wcześnie, dlatego że wstało nam się dosyć wcześnie, o 6.48 dokładnie. Ale jak się właśnie kończy swoje śniadanko, jeszcze dobijam swoją kawkę. Jest w ogóle 7.45, my tak wyjdziemy sobie około 8.15, 8.30, a więc mam jeszcze chwilę czasu. I stwierdziłam, że umyję swoje pędzle, żeby po prostu nie siedzieć tak bezużytecznie. Stwierdziłam, że umyję moje pędzle, jest cieplutko, więc raz, dwa, trzy, wyschną i będzie po sprawie, chociaż tak teraz się nie maluję w ogóle, tylko trochę tuszu do rzęs, żeby się ożywić. Tak to jest no make-up cały czas, no bo jak wiecie, 40 stopni makijaż, to wygląda bardzo kiepsko, jak zaczyna wam spływać, czy jak wiecie, chcecie się przetrzeć chusteczką, bo tak teraz jest i wodą na przykład popsikać, którą muszę tak w ogóle dzisiaj kupić. Właśnie taką wodę do psikania na jutro, jak będę jechała z Aleksem pociągiem, ale gorzej, że w tych pociągach nie ma klimatyzacji, jest bardzo ciepło i w metrach też nie ma klimatyzacji. A więc tym się będę dzisiaj zajmować. Jak wróciłam z Maxem ze spaceru, a więc czas na śniadanie i wyciągam blender i będzie miksowane. Ciężkie, bo ten akurat tutaj jest ciężki, jest bardzo... Sorry, ten bałagan z boku, ale jeszcze nie ogarniałam, dlatego siedziałam przy komputerze, montowałam i tak dalej. I słuchajcie, jest godzina 10.30, wydaje mi się coś koło tego i mam ochotę na sernik bez pieczenia, ale w Polsce zawsze sernik na zimno. Robiłam z serków homogenizowanych, waniliowych, a tutaj nie ma czegoś takiego i właśnie nie wiem, czy wziąć po prostu fromage blanc, ale to niby jest taki bardziej twaróg dla mnie. A więc, nie wiem, kurczę, właśnie napisałam na takiej jednej grupie na Facebooku, żeby się spytać innych mam, jak one tam to zawsze robią. A więc mam nadzieję, że jakaś dobra duszka mi odpisze, dlatego że bardzo chciałabym zrobić to dzisiaj. Wiecie, jak jest tak mega gorąco, to jak widzicie, ja żyję na smoothie albo na lodach, bo naprawdę jest za gorąco, ewentualnie sałatę. Wieczorem zjemy tylko normalną kolację, ale mam naprawdę ochotę zrobić chłopakom taki dobry sernik na zimno z biszkoptami na dole, takimi cieniutkimi, no bo nie mam piekarnika, więc nie mogę upiec biszkopta. W ogóle biszkopt z galaretką i z owocami to jest moje ulubione ciasto.
ale nie mogę niestety go upiec, dlatego że nie ma piekarnika, więc stwierdziłam, że przecież mogę zrobić ciasto bez pieczenia. Takich ciast jest bardzo dużo i właśnie padło dzisiaj na sernik, tylko że właśnie, nie wiem, może spróbuję zrobić z tego fromage blanc całego, tylko kupię waniliowy i zobaczę, może mi wyjdzie, czemu nie, warto spróbować. Możecie się śmiać, ale właśnie przyszłam kupić sobie taką najzwyklejszą blaszkę, dlatego że będę robiła ten sernik, a nie mam żadnej blaszki i właśnie muszę jakąś wziąć, może taką, wiecie, jakąś najzwyklejszą, nie interesuje mnie, czy ona się trzyma w piekarniku, bo i tak jej na razie nie wsadzę, ale te są fajne, bo można sobie potem fajnie otworzyć, a więc coś takiego bym kupiła, o tutaj fajne na ciasta specjalne, gumowe, ale te gumowe też nie są głupie, słuchajcie, i tak nie chcę wsadzać tego do piekarnika. Chociaż można, na 220 stopni aż. Fajne te gumowe, powiem wam. Tutaj są takie otwierane. O, z Hello Kitty, z myszką Miki. I tutaj mamy potem szklane. Powiem wam, że te szklane nawet są tańsze od tych normalnych. Co jest dziwne. A więc coś tutaj sobie wybiorę. I pójdziemy po serki. Właśnie wyszłam ze sklepu, kupiłam to, co tam chciałam. Wzięłam sobie w końcu ten biały ser zamiast serka homogenicznego. Mama mi powiedziała, że spokojnie, to jest dobre. Kupiłam blaszkę, kupiłam mleko, masło, tak dalej. Wszystko, co mi będzie pewnie potrzebne do sernika. Jeśli chodzi o galaretkę, to już mam w domu. Dlatego, że czasami ktoś tam przywozi z Polski i te galaretki mi się po prostu skumulowały, dlatego, że ich nie używałam, a więc nie powinno być problemu. Teraz tylko przypomniało mi się, że jest dzisiaj targ, czyli po prostu marsze owoców i warzyw i tam pełno różnych innych rzeczy, a więc stwierdziłam, że bez sensu będzie kupować w supermarkecie, jeśli wiem, że dzisiaj jest targ. Owoce na targu pierwsze są dwa razy tańsze, zawsze są tańsze i są lepsze. Ja wolę te owoce z targu niż te z supermarketu, a więc jak mi się przypomniało, że dzisiaj jest środa i mogę kupić na targu, to stwierdziłam, że w ogóle się nie zastanawiam, tylko podjadę. Mam nadzieję, że będzie jakieś miejsce parkingowe, chociaż z drugiej strony jest tak gorąco, że wydaje mi się, że też sporo ludzi nie będzie, dlatego że po prostu ludziom nie będzie chciało się wychodzić z domu, ale jest 17:30, a więc robię to szybko i wracam do domu, żeby się schować, bo nie będę jak szalona łazić po targu o 12 w południe, kiedy jest najcieplej. A więc tyle, słuchajcie, jutro przyjeżdża mój brat, a więc jestem mega, mega szczęśliwa z Patrycją, więc już się nie mogę doczekać, aż się z nimi zobaczę. Słuchajcie, wyjeżdżam na skrzyżowanie, jakaś pani mnie puszcza, no bo to normalne, byłam z prawej, a więc mnie puszcza i ja widzę, że jest takie jedno miejsce parkingowe, to nie jest takie normalne miejsce parkingowe, ale tu nikt nie sprawdza w cieniu, a więc sobie zaparkowałam, a nagle ta pani podjeżdża obok mnie i tak patrzy na mnie z takim uśmiechem, zabrałaś mi miejsce, a ja mówię, o przepraszam, ale nie wiedziałam, że chciałam tam zaparkować, ale tak się śmiałam, mówię, no trudno, poszukam. Jak widzicie, prawa ma pierwszeństwo, puściła mnie i chociaż miałam miejsce parkingowe, teraz uciekam po owoce. Muszę wam powiedzieć, tylko mówiąc, że temperatura zaczyna przesadzać i coraz jest ciężej, ale już nie będę na to marudzić. Weszłam do domu i pierwsze, co zrobiłam, to wodę z pomarańczą pokroiłam, szybciutko pomarańczę. Dlatego, że jak wiecie, ja mogę spokojnie pić zwykłą wodę, nie przeszkadza mi to, ale czasami lubię sobie to urozmaicić. Wczoraj cały dzień piłam wodę z cytryną, a dzisiaj z pomarańczą. Czemu nie? Zawsze coś innego, ja tak lubię. Już pokazuję wam tak szybciutko, co kupiłam, nie ma tu prawie nic. Opowiem wam po prostu historię mojego życia, uśmiejecie się jak nie. Nigdy i zabieram się za sernik. Więc mam tutaj biszkopty, wzięłam 46 biszkoptów, następnie dwa masła, wzięłam dwa, nie wiem, no już będą w domu, później cukier waniliowy, następnie białą czekoladę, dlatego że zobaczymy, może zrobię sernik, a na wierzchu poleję ją białą czekoladą. No już jak robimy sobie cheat meal, to musi być tego warty, tak? A więc dołożymy. Nie mam kilogram serka, chciałam waniliowy, ale nie było, a więc wzięłam taki i następnie jedną śmietanę, 30. No i oczywiście moja blaszka, zdecydowałam się w końcu na taką kwadratową, zaraz ją będę myła i będę mogła zacząć przygotowywać, a więc co, zabieramy się, to będzie pierwszy raz chyba jak robię to sama, wiecie, bez oka babci i mamy, a więc zobaczymy jak mi to wyjdzie. No i tutaj jest nieźle to przyklejone, a więc będę musiała to dobrze wyczyścić. Słuchajcie, właśnie sprawdziłam, bo byłam pewna, że mam tyle galaretek w domu, że ho, ho, ho. I rzeczywiście wyciągnęłam i okazuje się, że mam 8 kiśli i ani jednej galaretki, ale już dzwoniłam do mojej mamy, powiedziała, że ma,
A więc po 14 podjadę do niej, wezmę sobie te dwie galaretki i później zrobimy ten sernik. Trudno, schowam teraz do lodówki. Następnie kupiłam owoce i mówiłam, że wolę na targu, bo są lepsze i zawsze tańsze. Wzięłam banany i one kosztują euro za kilogram, a więc dużo taniej. Później wzięłam takiego dużego arbuza, dlatego że pan pozwolił mi spróbować. Oni tam zawsze, wiecie, wciskają wam, żebyście wszystko spróbowali. I był przepyszny, słodziutki, a więc wiedziałam, że go biorę. Następnie melona, wzięłam połówkę tego jasnego, dlatego że jak ostatnio kupowałam, to kupiłam takiego połowę mniejszego i nawet się Lorą śmiał, co to za melon taki mały. No ale taki był w Lidlu i teraz znalazłam takiego dużego i mówię, wezmę połówkę, no bo jak wzięłam tyle owoców, żeby nam się nie zmarnowało. Następnie moje truskawki do sernika i słuchajcie, zapłaciłam za te wszystkie owoce 7 euro, a więc naprawdę niedużo, bo normalnie a za samego melona w sklepie musiałabym dać 3,50. Tutaj bym musiała dać znowu 3 euro. Dużo truskawki też kosztują, czasami 3,50 za taką małą puszeczkę, a więc dlatego się opłaca chodzić na targi. No i następnie mam historię życia. Był koleś, który mnie strasznie napastował, wręcz podrywał, ten, który mi sprzedał to warzywa. I już mówię tak, kurde, koleś, odczep się ode mnie. I on do mnie, no umówmy się na kawę. Ja mówię, nie mogę, jestem mężatką. I to działa, dziewczyny. Najbardziej zawsze, jak powiecie, że jesteście mężatkami, to zawsze będzie działać. No i to on patrzy mi się po palcach i mówi, coś nie sądzę, że jesteś tą mężatką. Ja mówię, a bo ja właśnie wróciłam z basenu, dlatego zdjęłam pierścionek. I on tak, a okej, dobra. I widać było, że mi chyba na 3 minuty uwierzył, ale stałam tam, widzę, że obsługuje wszystkich ludzi, a ja stoję jak tak głupia. Ja mówię, że weź mi, skasuj te rzeczy, bo pójdę sobie. No i on, dobra, dopiero mi skasował te rzeczy, daje mi ten paragon. Ja tak patrzę, euro 83. A zapłaciłam 7 euro, no i euro 83 to było w ogóle niewykonalne, żebym tyle zapłaciła za te wszystkie rzeczy. I on dopiero mi tu mówi, żebym zerknęła, że to jest jego numer telefonu i rzeczywiście 075147. No i są jeszcze 4 cyferki, ale już nie będę wam świecić jego numerem telefonu. I po prostu on zamiast wklepać kilogramy i to ile kupiłam, to on sobie wklepał tu swój numer telefonu, żebym do niego zadzwoniła. A więc przyznam wam szczerze, że po prostu śmiechu warte, a więc teraz zabieram się za chowanie tych rzeczy, dlatego że no pojadę dopiero do mamy po południu, przywiozę sobie galaretki i z Aleksem sobie wieczorkiem zrobimy sernik. To będzie gotowy. Wszystko sobie tutaj chowam i się potem tym zajmę, a teraz zrobię coś do jedzonka, dlatego że zaraz wraca Lorą z pracy. Muszę wsiąść do samochodu, ale tutaj jest 200 stopni, a więc nawet nie wiem, jak to zrobić, bo kierownica po prostu parzy. Dopiero co wyszłam z domu, jadę do mojej mamy po galaretkę, a już po prostu jestem cała mokra, że spływa po mnie pot, a więc przyszłam szukać żelatyny, bo mama mi dopiero uświadomiła, że bez żelatyny to mi będzie ciężko zrobić. Ja mówię, nie mam żelatyny, trudno, ale jednak będzie chyba potrzebne. Patrzę, jest tutaj, ale zobaczcie, to jest w paskach, a ja bym wolała w pudrze, żelatyna w paskach. Nigdy czegoś takiego nie widziałam. You had me at a low, 'cause where you go is where I go. I don't need nobody else, I got you, and you got me too. You came right out of the blue. I wanna do what you want to. We can leave and run away someday, someday. Ja się właśnie zabrałam za krojenie podwieczorka. Kroję Aleksowi, chciałam powiedzieć Lolo, nie wiem dlaczego. Kroję Aleksowi bez już skórki, będzie mu wygodniej, będzie mógł sobie jeść rączką. Aleksio, smacznego! No już kroję, mama kroi, więcej, 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 więcej! Łapka w górę, kto uwielbia arbuza? Glasek! Tak gorąco? A my zabieramy się za podwieczorek, mój arbuz. I Aleksa, a reszta do lodówki zostawiliśmy trochę Lorą.
I muszę wam powiedzieć, jakby ten pan nie pozwolił mi, czy nie dałby mi spróbować tego arbuza, to pewnie bym się na niego nie skusiła. Ale spróbowałam go i poczułam, jaki on jest słodki. Mówię, nie, ja muszę go kupić. I rzeczywiście ta moja połówka jest naprawdę mega słodka. Przepyszny jest, a więc uwielbiam, jak wiecie, arbuzy nie są takie suche, bym powiedziała. Ja wiem, że to jest 92% wody, ale takie suche, tylko jak są właśnie takie słodziutkie, uwielbiamy. Powiedz jeszcze. Jeść. A co to? No nie ma. Nie ma. No zobaczcie. Co to ma być? To moje, a moi. Moje. A moje. Zobaczcie. No jakby cały dzień nic nie jadł dosłownie. Mój sernik niestety tutaj miał lekki problem, dlatego że wlałam galaretkę, jak jeszcze nie było takie mega, mega stężnięte, bym powiedziała. No i cały czas nie jest, jeszcze go włożymy. Trochę galaretka już jest spoko, ale wydaje mi się, że coś z żelatyny za mało dodałam i po prostu... Nie, nie! Jeszcze chcesz? No ale to nie wolno tak! Bo trochę się to białe rozwala, ale trudno, mimo wszystko jest dobry, nie jest w ogóle słodki, a więc tam było napisane, że trzeba dać tyle cukru, ja dodałam dwa razy mniej, no bo nie chciałam, żeby był taki mega, mega słodki. Aleks, przestań! Specjalnie to robisz. Włożę ci. Chcesz jeszcze kawałek? No to... Mamy godzinę 19:50, zaraz mi się rozładuje aparat, więc chciałam się z wami pożegnać. Dzięki za oglądanie tego vloga. Mam nadzieję, że wam się podobał, więc musicie zostawić łapki w górę, jeśli tak.